Cześć. Cześć kochana, takie mamy kochani dzisiaj taką niespodziankę, dlatego że był umówiony wywiad z naszą kochaną Oksaną i na pewno nam to nie ucieknie, na pewno nagramy cudowne spotkanie z kobietą, która 30 lat jest lekarzem medycyny konwencjonalnej, pediatrą, od 6 lat działa w Apel Go i na pewno nam to nie ucieknie, ale dzisiaj mamy naszą kochaną Żanę i tak sobie tutaj gawędziłyśmy w oczekiwaniu na Oksanę właśnie jakby wskazać na największą potrzebę dzisiaj, to można byłoby powiedzieć, że mamy oczywiście ogromny wpływ na stan naszego zdrowia, też ma samopoczucia, ma to, co dzieje się na zewnątrz. I ja nie pamiętam takich upałów, jak były ostatnio, i mamy też starsze osoby, które bardzo trudno przechodzą przez te upały. Ciśnienie bardzo często podskakuje tym osobom, słabo się robi, omdlenia są, tak jest duszno, nie ma czym oddychać. Ja sama przyznam szczerze, że jak to w krajach tych, gdzie jest maniana, no to właśnie dlatego, że od rana pracują, później w te najcieplejsze godziny odpoczywają i później wracają wieczorem do na przykład restauracji prowadzenia. Także dla mnie to jest oczywiste, ja też tak funkcjonuję, ale nie każdy sobie może na to pozwolić, nie każdy ma taki, że tak powiem, profesję i charakter pracy. Niektórzy muszą być aktywni w pracy, czyli jak, co zrobić, żeby ten mózg dobrze pracował, kiedy po prostu ten mózg już kipi, tak, od tych wysokich temperatur. I mamy przede wszystkim dzieci. Jak ochronić wewnętrznie dzieci, nie tylko zewnętrznie kremami, ale wewnętrznie dziecko, żeby ono zdecydowanie lepiej znosiło temperaturę. Przecież to jest delikatne, cała struktura jest jeszcze bardzo delikatna w dziecku. I Żana, kończę gadać, zamieniam się w słuch. Co byś poleciła, że tak powiem, dla naszej kochanej starszyzny, dla tych naszych rówieśników i dla dzieci? My mamy dość dużo drażetek i ja zawsze polecam na przykład starszym osób takie drażetkę jako norm, która daje możliwość zbalansować w naszym organizmie na komórkowym poziomie właśnie działania całego organizmu. I jak nawet po pierwszej drażetce masz takie odczucia, że już nie aż tak odczuwasz te gorące, które wpływa na ciebie. A dla oddychu, bo wiem, że ciężko staje ludziom dychać, tak? Tutaj tak. Jeszcze troszeczkę trzeba popracować nad tym, że mamy taką piękną drażeteczkę, która się nazywa STOP z STP, bo ona rozżyża krew i ma tą malinkę piękną w środku, która właśnie działa na nasze arterie. I nie daje możliwości za bardzo odczuwać właśnie zmianę atmosfernego ciśnienia, tak? No jasne, że jakby przed latem zrobić sobie profilaktyczne rzeczy, żeby właśnie mniej odczuwać, to mamy taką przepiękną... Coś z zasięgiem. To najwyżej powtórzymy. Naszą Apelgo. Czekaj, poczekaj, bo się zacięłaś i jeszcze, i od tego momentu nie było słychać. Jeszcze polecam, jestem zakochana w jeden produkt, nasz GTC. GTC. Dlaczego? GTS. No. Tak. Ten produkt jest po prostu cudowny. To, co on robi i obudza naszą własną energię, on jeszcze pracuje też nad naszymi arteriami. I jakby po prostu brać te GTC codziennie, to czuję się dużo zdrowszym. I połączyć z normem, no to super rzecz, mówię. Idealnie, naprawdę. Dlaczego GTC? GTC zawiera całą, wszystkie witaminy grupy B. B6, B12, B17, a do tego on jest najwięcej w tej drażyce, mamy Q-enzym Q10, który bardzo robi wielkie działania
No, to, że wiemy, że to jest antyoksydant, który pracuje na rodniki, wolne rodniki, tak się nazywa w polskim Tak. języku, to ja powiem, że te witaminki grupy B właśnie pracują z naszymi arteriami. I wtedy organizm odczuwa, że jest nasycony, że zaczyna norm, robi balans w organizmie. I organizm pracuje i spokojnie przeżywa te gorące, które dookoła nas. Na pewno te lato 2022 roku w Polsce ja nigdy nie widziałam takiego takich stopni upałów, tak? Ja się zdziwiłam, bo ja jestem ze wschodu Ukrainy. U nas to jest normalnie. I tu, jak dojechałam do Polski, to myślę, Boże, jak to jest super, takie lato miłe, piękne, ciepłe. I nagle w tym roku też dostałam szar. I dlaczego jestem zakochana w GTC? No, zaczęłam go wżywać. On najpierw mi daje możliwość, że ja, nawet przy tym, że słabo śpię, no to znaczy mało śpię, tak, o, mam dużo pracy, ja odczułam siły, ile potrzebuję do samego późna. Rano znowu wstaję, zaczyna dzień, zaczyna różna praca i tak dalej. I do tego ja jeszcze odczułam co? Ja mniej chcę mi się jeść, chyba dlatego, że nasycam swój organizm. To jest ważne, bo jak jesteś takim grubym, tak, za dużo masz tej wagi, to też przeszkadza w te lato, no nie? Tak, oczywiście, że tak. To niemożliwe w ogóle. Ludzie wtedy po prostu to mówią, jest ja bardzo prosty umieram, przykład. ja No umieram. tak, A ja... bo to jest taka sytuacja, że człowiek powiedzmy ma to powiedzmy średnie 60 kg i teraz jego nadwaga 30 kg, to jest tak jakbyś osoba, która ma 60 kg wzięła 30-kilogramowy plecak. Tak. Ja osobiście mogę powiedzieć, że tak było. Ważyłam 55 kg, a miałam 35 kg na plecach, jak się wybierałam na Mont Blanc, czy jak jechałam na pierwszą selekcję zawody survivalowe, bo się kiepsko przygotowałam po prostu, nie miałam takiej wiedzy. Zbyt dużo rzeczy wydawało mi się, że będzie mi potrzebnych. Więc ja akurat tego fizycznie doświadczyłam i na przykład selekcja była letnia, gdzie był też niesamowity upał i trzeba było przez bagna, trzeba było marszobiegiej z tym obciążeniem. To ja to pamiętam, jak ciśnienie dosłownie rozsadzało mi głowę, tak mi krew buzowała już z wysiłku, że to właśnie i NRM, i STP cudownie wychodzi naprzeciw z GTS-em, który w tym momencie jeszcze doładowuje. I ja się tak uśmiecham, bo ja dzisiaj wzięłam GTS, a dawno nie brałam. Powiem szczerze, że wzięłam pod wpływem wczorajszego Zooma właśnie z Oksaną, którą po prostu kocham. Tak bardzo święte dla niej jest draże, jakby pochodziło bezpośrednio naprawdę od stwórcy. To jest produkt 100% naturalny i to jest produkt, który zawiera to, co ma organizm. On jedyne, co robi, to przypomina, jak ten organizm w stanie boskim może pracować. Dla mnie to jest święta rzecz, która do mnie przyszła. Jestem naprawdę wdzięczna sobie też, że wysłuchałam tego podszeptu intuicji. Dziękuję nawet ludziom, którzy mieli takie potrzeby, że wytworzyli we mnie tę potrzebę, żeby jeszcze umiejętniej ludziom pomagać. I co się stało dzisiaj po GTS-ie? Niesamowite. Nie wiem, bo nie biorę narkotyków, ale tak się czułam trochę dzisiaj. Dlatego, że nagle zauważyłam, zdałam sobie sprawę w połowie tego, że czuję się tak nakręcona, że ja w jednej chwili robiłam pranie, wyciągałam ze zmywarki, jeszcze wpisywałam w kajet, bo ludzie się zgłaszali na rozmowę właśnie w sprawie drażetek, tak więc po prostu działo się, ja w ogóle jakbym płynęła od czynności do czynności, ale byłam tak podkręcona, że to miało jakieś takie turbo doładowanie. Zaczęłam się sama z siebie śmiać, bo też ostatnio spałam na przykład tylko 2 godziny. Ja sobie, te drażetki zrobiły coś takiego, że ja się czuję tak młodo wewnętrznie czuję się tak młodo, jakbym nie pamiętam do którego wieku się cofnęła, ale ja się czuję tak silna jak wtedy, kiedy te survivale wszystkie robiłam. Czyli muszę mieć wewnętrzne komórki na takim poziomie, też ciało oczywiście pamięta, tylko tu trzeba coś ludziom też powiedzieć, bo się ostatnio z tym spotykam. Robię jakiś piękny post, nagrywam jakiś piękny filmik,
dzielę się z ludźmi wiedzą, a ktoś podpisuje, jasne, że można tak czuć, jak sobie mieszkasz w takim pięknym miejscu i sobie robisz to czy to. Teraz to, co powiedziałam o ciele, że ciało pamięta, to nie jest moja wina, to jest moja zasługa, że przez lata to ciało trenowałam, kochałam i o nie dbałam, dlatego teraz mogę sobie na przykład na miesiąc odpuścić jakichkolwiek nawet form poruszania się, które sprawiają, że ja o, właśnie ustawiłam sobie kręgosłup. I dlaczego tak się dzieje? Osoba, która jest usztywniona poglądami cieleśnie, ona kiedy tak zrobi, to będzie miała bardzo szybko sztywność i bardzo długo będzie potrzebowała, żeby zrobić coś takiego z ciałem, żeby z wdechem i wydechem je coraz bardziej rozciągać, bo ono w ogóle nie jest elastyczne. I tak samo jest z poglądami. Ludzie, którzy bardzo często już mieli mnóstwo ofert w postaci suplementów i innych, mają awersję na Apple Go, ale nie mają też pojęcia, bo zapomnieli o jednej rzeczy, że wszystko jest w przepływie i wszystko się zmienia. Tak jak multilevel marketingi kiedyś były naprawdę do D i naprawdę były czystą piramidą finansową i były tym, który wyzyskiwał, a nie dawał szansę zadbania o swoją sferę finansową, tak to też się zmieniło. Skoro drażetki Apple Go pochodzą naprawdę ze światła, są czystą esencją natury, jak gdyby nawet dostały dotyk Boga w postaci tej iskry, takiej jak mamy w trakcie burzy, gdzie jest zachowany ładunek ujemny w tej drażetce. Kiedy mądrze jest to pomyślane w sposób naturalny, jest zakonserwowane syropem glukozowo-fruktozowym na bardzo niskim poziomie. Wszystko jest w 100% naturalne. I to, z czego się składa organizm, to jest tak, jakby ktoś wziął sobie HPR na wątrobę. Komórki wątroby dostają pakiecik dokładnie taki, z czego się składają i do tego jeszcze dochodzi jeszcze inteligentnie, tam gdzie komórka jest osłabiona dodatnia, to jeszcze inteligentnie pierwsze co to przyjdzie sygnał do tej, która jest osłabiona i nią się zaopiekuje. Święta rzecz. To tak samo biznes tutaj się zmienił. W żadnej firmie nigdy, nawet jak wygrałam 50 tysięcy od tak, to powiem wam szczerze, że bardzo szybko już ten próg przeskoczyłam. I nie można mieć pretensji do mnie o to, że wreszcie żyję w równowadze na poziomie finansowym. Można mi pogratulować. Udało się każdy aspekt życia ukochać, zaopiekować się nim. Z tego poziomu naprawdę umiejętniej ludzie dzielą się wiedzą, ponieważ żyją w całkowitym dostatku i tak naprawdę dzielą się dostatkiem. Nie grzebią w przeszłości, w niedosycie, w czymś, co jest za. Wskazują na to, jak ta sytuacja wygląda ich oczami, pokazując możliwości. To są prawdziwi przewodnicy, tacy ludzie, żyjący w prawdzie, nie mówiących regułek, epitetów, sloganów, powtarzających, składających świadectwo. Tak wyglądał mój dzień, tak wygląda moje życie. Tak żyję. Inspiruję cię właśnie tym. Tylko tyle potrzeba. I cudowne jest to, że latem, kiedy mamy tak wysokie temperatury, w sposób zupełnie naturalny i wcale niedrogi, ponieważ obie te drażetki, każdy z was może mieć za 25 euro opakowanie, kurację na miesiąc, a bierzesz tylko wtedy, kiedy jest upał. Ja do tego dodam, że nasze drażetki, oni naprawdę mają informację w sobie. No właśnie. I dlaczego na przykład GTC, która pobudza własną nam życiową energię, ty na pewno wiesz, o czym ja mówię, co to jest. Dużo ludzi nawet nie pomyślą, że już ta osobista życiowa energia już zgubiona, że oni mają cały czas spad zdrowotny i że latają do tych lekarzy, nawet nie przemyślą, że trzeba właśnie pomyśleć o tej naszej energii, którą mamy założoną jeszcze naszym rodzicom i matką naturą. Tak. Ja po prostu zachwycona naszymi drażetkami, bo ja mówię, to co czasami wytrzymujesz do niewytrzymania w normalnym życiu, nawet kilka lat temu, jak była dużo młodsza. Tak. I zaraz ja rozumiem, o co chodzi. I
nasze draże, to po prostu jak on niesie informację? Pozytywną. Jak człowiek ma za dużo negatywu w środku, to się ciężko ułożyć w tym organizmie, nie? Czasami ludzie mówią, ja coś nie odczuwam. Ale jak będziesz brać miesiąc, dwa, trzy, w końcu zacznie to działać i ty zmieniasz się właśnie na to, że więcej stajesz uśmiechnięty, więcej widzisz w życiu dookoła coś pięknego, a nie o to, czym zawsze, o czym gadałeś tam wtedy. Jakieś zmiany nawet w tym sensie. Tak. I no tak, to, że wspomagają i na przykład jak gorąco upał, super drażę, tak? Wziął pod język bardzo wygodnie w drodze, w domu, dzieciom. My mówimy, że nasze drażę jest bezpieczne i można dać od samego urodzenia do starszej osoby. Nie ma znaczenia, ile lat, nie ma różnicy. To jest ciało, to jest organizm i ono potrzebuje I albo będzie reakcja, albo będzie reakcja od razu w wielu przypadkach, jak ktoś się zdrowo w miarę prowadzi, żyje, to od razu widzi, tak jak ja po dwóch powerach przestałam mieć objawy klimakterium w postaci naprawdę bardzo dokuczliwych potów, a będzie kobieta, która miesiąc, dwa, trzy będzie musiała wziąć, żeby ta gospodarka hormonalna się wyregulowała, żeby ten efekt zobaczyć. I to jest po prostu zupełnie naturalne. Też jest to wyznacznikiem tego, w którym jesteś w momencie, bo dziecko zareaguje od razu, a starsza osoba będzie potrzebowała, albo też często zdarzało się tak, że starsze osoby przy tak wielkim deficycie, jak dostały to jedną drażetkę, to od razu taką sytuację mieliśmy z Happy, kiedy kobieta lunatykowała i po jednej drażetce przespała całą noc i rodzina się wreszcie wyspała. I taką mieliśmy sytuację z Alzheimerem, kiedy dosłownie kontakt zaczęła osoba po tygodniu brania Braina. Fenomenalne, cudowne zadanie, naprawdę. Dzielić się tym, to jest cudowne zadanie. Nawet gdyby ktoś w aspekcie finansowym nie chciał, po prostu nie chciał, a kiedykolwiek doświadczył tego, co działa Apel Go, to jest naprawdę dzielenie się dobrą nowiną. To jest, brzydko powiem, bo to w ogóle jest 3D, co teraz powiem, ale chcę coś pokazać. To jest grzech się nie dzielić. Tak samo jak grzechem jest zabijać entuzjazm w dzieciach na przykład. Ale ja powiem tak jeszcze. Od zawsze mówiliśmy, że zastosowana technologia Akamulit Essay, to znaczy wzmocnienie mocy natury, to znaczy w jednej drażece to po prostu wagon warzyw, owoców, wszystkiego, tak złożona. Tak. A ja wczoraj usłyszałam jeszcze jeden termin, kosmiczna technologia. Tak. Bo naukowcy właśnie zrobili coś wyjątkowego, związane właśnie z naturą, z kosmosem, z czymś takim, żeby dostać z komórek roślinnych poważne żywienie dla nas. Czy jak wcześniej mogliśmy na przykład zjeść, zawsze mówię, tak, zjeść jabłko i już starczy nam żelaza, tam innych witaminów potrzebujących z tego jabłka. A zaraz to trzeba ile wiaderek zjeść? 5 razy najmniej trzeba więcej wszystkiego zjeść, żeby dostać przynajmniej coś. I zaraz do takiego stopnia zanieczyszczone mamy organizmy i nasza elitówka, to znaczy układ trawienny, po prostu nie nadaje się na to, żeby to przetworzyć, rozłożyć i puścić do naszego organizmu w dobrym stanie. Mało tego, że i warzywa już nie to. No a po drugie, no, a po drugie jeszcze nasz organizm już zanieczyszczony i dlatego on, a organizm, jak stworzony naturą, matką, to on potrzebuje właśnie zawsze mieć to, co musi mieć. A nie to, co niestety my idziemy i kupujemy w sklepikach i tak dalej. To znaczy, jak Hipokrat mówił, że jesteśmy tym, co jemy, tak? Że jemy, no ciężko, to znaczy lekiem jest to, co jemy, tak? Powiemy tak krótko. Tak. No, drażetki na dzisiejszy dzień dla mnie, dla mojej rodziny to jest wyjście. W jakąkolwiek porę roku, jakiejkolwiek sytuacji, ja po prostu jestem spokojna, wnuku daję,
Z dorosłym daje, starszym osobom daje te drażetki pod języczek, to smaczne, piękne i ja widzę te rezultaty, jak każdy zaczyna kwitnąć się, jak życie normuje się, już nikt nie mówi, co tam boli i to jest ważne, że życie staje na inny poziom po prostu. No tak, bo teraz gdybyśmy, każda osoba, która czuje się zmęczona, każda osoba, która czuje się wewnętrznie sfrustrowana, zdezorientowana, każda osoba, której nie chce się żyć, jest w depresji, każda osoba, która ciągle wszystkiego szuka, każda osoba, która cierpi z powodu jakiegoś bólu stawów, żołądka, czy każda osoba, która się nie akceptuje w lusterku, bo latek przybywa, tak, a ciało ciągle w jeszcze większym deficycie, bo ciągle jesteśmy na coraz większym deficycie. Do tego jeszcze doszło zatruwanie środowiska, ziemi, gleby, powietrza, wody. Więc ile ten organizm może zjeść? Kochani, stańcie sami przed lustrem w prawdzie i zobaczcie, przypomnijcie sobie, co jedliście wczoraj od rana do wieczora i zobaczcie, z czego się składacie. To będzie średnia wypadkowa tego, co robicie. Tak naprawdę organizm, żeby dobrze, nic nie musicie więcej zrobić, wystarczy ten organizm przywrócić do równowagi, a przyjdzie do waszego życia wszystko, bo wtedy macie dostęp do wszystkiego, do radości, do prawdziwego uczucia szczęścia, do odczuwania prawdziwej miłości, do odczuwania prawdziwego takiej siły i niezłomności, do tego, że słyszy się tę prawdę, od razu wyczuwa się fałsz, taką inną wibrację, nie, że ktoś nie żyje w prawdzie. Jest odwaga na to, żeby współpracować i przebywać tylko z tymi, którzy w prawdzie. Człowiek nie ma wyrzutów sumienia, że wybiera to, co chce. Wzrasta tak bardzo świadomość, że to jest coś niesamowitego, jak przywrócenie każdej komórki do równowagi. Jakie niesamowite furtki nam otwiera tutaj, jakby nagle po prostu niebiańskie banki z całym potencjałem spływały na człowieka. I wszystko się dosłownie, jak trele ptaka, każda czynność jest coraz lepsza, mniej czasu potrzeba, wszystko w przebłyskach, co chwilę wpadają pomysły, jak coś unowocześnić. W takim przepływie jest człowiek, że nawet nie chce złotych rad, bo czuje, że nie wymienia się zawodnika, jak on przynosi bramki, czyli jeżeli ktoś sobie doskonale radzi, to warto zobaczyć, co on takiego robi. I tak możemy się od siebie uczyć i to jest po prostu piękne, ale kiedy tak się dzieje, tylko wtedy, kiedy ciało ma bardzo dobre paliwo, kiedy ciało utrzymuje równowagę między tym, że jedzie w trasę i stoi na parkingu, przyrównajmy to do auta, kiedy od czasu do czasu ma wymieniane filtry, kiedy ma do uzupełnione powietrze, wtedy lepiej, kiedy ma przeglądy robione, kiedy tak dbamy o auto, czyścimy je, sprzątamy, myjemy, nie tylko, to auto będzie nam zdecydowanie dłużej służyć. To jest dla każdego niesamowicie oczywiste. Dlaczego tego nie zrozumieć na przykładzie ciała? Jeżeli nalejesz gównianej beny, no to pojedziesz tak, jak pojedziesz, no. Dosadnie to powiem, a jak nalejesz ekstra beny, to czujesz od razu po silniku. Ja mam automat, teraz uszlachetniam sobie benzynę, bo ceny są jakie są, to czuję po silniku i dlatego to porównanie z samochodem, bo ja niesamowicie czuję to w ciele, kiedy odkąd 8 miesiąc jestem z Apelgo, co się dla mnie wydarzyło? 7 miesięcy całe ciało się odnawia, całe ciało. Ja jestem teraz w kolejnym etapie przejścia na wyższy level. Załączyłam sobie inną kurację na kolejne 7 miesięcy. Ja kocham drażetki. Mój pies, jak słyszy szelest, barman, to już biegnie, oblizuje się i merda ogonem, bo on z dnia na dzień, słuchaj, byliśmy na festiwalu z taką telewizją teraz, promować Apelgo między innymi, mieliśmy też wykład na scenie. I co się stało? Barman był cały czas przed tym terminem i NRM-em wspomagany, GTS-em, znowu MLS-ka mu podaliśmy, Alta. Miał guza niepokojącego, pękł mu ten guz, nie ma guza.
No super, jak można tak pomóc po prostu. No, także ja bym przykładów mogła mnożyć. Zaczęłyśmy od lata, przeszłyśmy jak to apelgą, nie da się zatrzymać na jednym, bo po prostu co chwilę mamy nowe historie, jak u kogoś coś dobrego się wydarzyło. Człowiek jest tak dobrze, nas tak dobrze utkany z samego dobra, bo czuje tą wdzięczność nawet ludzką, która płynie do niego. Ci ludzie mówią o tym, że naprawdę tak dziękują, że to robimy, że się tak opiekujemy tymi ludźmi i mamy konsultacje cały czas i cały czas trzymamy rękę na pulsie i z każdym mamy ten kontakt, kto oczywiście potrzebuje takiego głębszego. No, ale też pamiętamy o tym, żeby się odezwać od czasu do czasu. Coś pięknego, cudowny kontakt, nie taki klient, nie ma tego klient, sprzedawca absolutnie. Tutaj jest po prostu od razu, mówi się na głębsze tematy. Co ciekawe, każdy klient Apelgo, który ode mnie kupił drażetki i każdy partner jest niesamowicie świadomy. Wytłumacz mi to. Proste. No, światło do światła lgnie. Światło, światło rozpozna światło. Moc rozpozna moc. Siła rozpozna siłę. Mądrość rozpozna mądrość. Odwaga rozpozna odwagę. Co z tego, że wszystkie multilevel marketingi tak zepsuły rynek? Co z tego, że ja kiedyś byłam taka? Ja już wszystkich przeprosiłam w swoim życiu. Jestem teraz taka i cieszę się z tego. Jestem naprawdę dumna z tego, że życie mnie tak prowadzi. Dlaczego? Bo oddałam swoje istnienie Stwórcy. Nie kombinuję już. Pozwalam się prowadzić. Spotykam ludzi takich, jakich mam. Odbywają się rozmowy takie, jakie mają. Wszystko widzę wspierające ku wzrostowi, ku radości, ku lekkości. Samo się dzieje. Wystarczy, że oddać się w pełni Stwórcy i nie kombinować. Słuchać, być uważnym. Odzywać się i rezonować na to, co powoduje, że i kiedy to przychodzi i to powoduje u mnie uskrzydlenie, to ja za tym idę, kiedy ja czuję się uskrzydlenie. Wzrost, magnetyzm, przyciąganie, niewytłumaczalne wręcz, ciekawość, apetyt na to, za tym idę. Kiedy coś jest już jakikolwiek zgrzyt, ja nie muszę już, ja naprawdę nie muszę. Ja wybieram to, co jest boskie. I tego dobrze życzymy każdemu. I tego życzymy naprawdę każdemu, żeby poczuł moc w Apelgo. Dostaniesz zdrowie, drogi człowieku, dostaniesz niesamowity dostęp do samego siebie, do swoich mądrości. Brain ci też w tym szybciutko pomoże. I jeszcze jedno dostaniesz. Jeżeli jesteś w potrzebie finansowej, jest to ogromna szansa na to, nawet jak nie masz za co kupić drażetek, to już możesz, rejestrując się za 25 euro, drogi człowieku, rozpocząć biznes i możesz sobie tutaj uzbierać na to, żeby sobie zrobić kurację. Każdy z nas znajdzie tą stówkę w portfelu, żeby zainwestować. Kto przy inwestowaniu 100 zł, 25 euro, jest w stanie wygenerować takie dochody w tak krótkim czasie? Niebywałe. Gdyby naprawdę ktoś chciał to zakwestionować, mam porobione screenshoty raportów u mnie miesięcznych obrotów. Prywatnie mogę udostępnić. Nie do uwierzenia. I ile można piękniej pomóc ludziom. Ma się pieniądze na projekty, żeby jeszcze piękniej, piękniejszy ten świat po prostu był. Inwestować to w takie rzeczy, które sprawią, że będzie jeszcze piękniej. Naprawdę, nasze drażetki chyba odczują te, kto naprawdę potrzebuje pomocy. Tak. I wczoraj też usłyszałam od Oksany, od doktora pediatra z doświadczeniem wielkim, taki wyraz, że nasze drażetki idą do tych osób, które już proszą u Boga pomocy. A jak tak to naprawdę, jak przemyśleć to, ten, kto już naprawdę szuka w życiu coś prawdziwego, coś dobrego, a nie tak sobie cokolwiek, co zaproponują, dadzą, nie dadzą tak, wyboru. Nie bezmyślnie, nie bezmyślnie. Tutaj, bo to jest inteligentne odżywianie i tutaj też wymagane jest to w ludziach tej inteligencji emocjonalnej. I wtedy ta osoba wyczuje, jak ona ma wysoko rozwiniętą, to ona zrezonuje z tą drażetką. A wiesz, że ja słuchałam w samochodzie, bo wczoraj wracałam z bardzo ważnego spotkania i słuchałam Oksany w samochodzie, jak to powiedziała, to po prostu się tylko uśmiechałam, bo ja jestem tego przykładem.
Ja po warsztatach zawołałam, żeby przyszło coś, co jeszcze piękniej tym ludziom pomoże w odzyskaniu zdrowia i świadomości. I przyszło gotowe, piękne, boskie. No właśnie, i ona tak samo przyszła, tak? Do naszej firmy dołączyła i właśnie ten produkt, ja widzę, że ona jego kocha. Jako doktor, to dla niej to po prostu wyjście, że można proponować ludziom i być spokojnym, i że nikogo nie oszukujesz, nie dasz, nie robisz z tego biznesu, nie da się coś niebezpiecznego włożyć do buzi ludziom. A w akurat rozumiesz, że ty coś proponujesz piękne, naprawdę. A dzieciom to po prostu najważniejsza rzecz, tak zaproponować. No zobacz, i Oksany nie było, Oksaną się zakończyło. Dziękuję ci, kochana, bardzo za to cudowne spotkanie, za wymianę, za to, że mogłyśmy się znowu w takiej prawdzie spotkać, bo tyle się wydarzyło od tego czasu już u nas i prywatnie, i tak między nami, i w firmie, i zdrowotnie. I to, jak pięknie wyglądasz, mimo, ja sobie zdaję sprawę z tego, jak ty dużo teraz masz zajęć na głowie, to dziękuję ci, że tą chwilkę wygospodarowałaś dla nas. I mimo tego, ile masz na głowie i jak mało śpisz, nie dlatego, że chcesz, a dlatego, że masz tyle zajęć, pięknie wyglądasz, naturalnie. Dziękuję, prawdziwie powiem. Tak. Widać, że ani makijażu, ani, no, tak. Jak jest, tak? Ale, że branże nasze ratują nas, nie? A kosmetyki to w ogóle, ale to tak. Następnym razem jeszcze Następnym porozmawiamy. Razem. O, super, umawiamy się, bo ja mam już praktycznie wszystkie kosmetyki, możemy się umówić na spotkanie. O, kocham te Mam kosmetyki. nawet na to konwencję. Ty będziesz mnie prowadzić, ja sobie ustawię to, co ma, i ty mi poprowadzisz, co ja mam zrobić. Będziemy pokazywały na półtwarzy. Super. Super. Dobra, kochanie. A jak szybko my z tobą się dogadaliśmy. No. Nie ma problemu, zrobimy to. Buziaki. Wszystkim dziękujemy za to, że jesteście z nami. Cieszymy się, bo wiadomo, jakbyśmy się nie mieli komu dzielić, to byśmy się po prostu wymieniali tylko między sobą, a tak mamy całe spektrum ludzi, którymi możemy się dzielić dobrą nowiną. No, to jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymaj się, kochana. Buziaki, pa. Dziękuję serdecznie. No, pa, pa, pa.